Cześć, Arcymistrz Marcin Tazbir. Witam na podsumowaniu rundy szóstej turnieju PAŃ. Rundy granej po jednodniowej przerwie. W zgoła odmiennych humorach od humorów panów zakończyły go nasze zawodniczki, które wygrały pewnie 3-1 z drużyną Wietnamu, co przy bardzo dobrych innych wynikach pozwala Polkom na objęcie zielonego trzeciego miejsca, natomiast uwagi na bardzo dobrą punktację pomocniczą nasze panie lokują się obecnie na podium, na trzecim miejscu. Bardzo to cieszy. Swoją szóstą partię wygrała Klaudia Kulon. Jak widać, nie ma mocnych nie tylko na Mariola, ale i na Klaudię. Bardzo to cieszy. Swoją partię również wygrała Monika Soćko i Karina Szczepkowska, natomiast niestety dosyć nieprzyjemną, niefortunną porażkę odniosła Jolanta Zawadzka, która w wygranej pozycji dla siebie musiała nie zauważyć jednego małego niuansu i partię swoją przegrała. Na szczęście nie miało to wpływu na wynik meczowy, natomiast na pewno boli taka porażka. Ciekawe, co zrobi w następnej rundzie, jaką drużynę, jak skomponuje drużynę trener i kapitan drużyny kobiecej, mistrz międzynarodowy Marek Matlak. Ja chciałem dzisiaj pokazać Państwu partię Kariny Szczepkowskiej, która wygrała z Wietnamką Nguyen. Zobaczmy, jak było w partii. D4, D5, C4, C6, czyli mamy obronę słowiańską. Skoczek F3, skoczek F6, skoczek C3, E6, wariant merański. Hetman C2, goniec D6, goniec D3, roszada. No tutaj H6 chyba głównym ruchem nie jest. Raczej powiedziałbym, że raczej ruch D bije C4, goniec bije C4 i B5. Wieża D1, hetman E7, E4. Myślę, że białe mogą być zadowolone po fazie debiutowej ze swojej pozycji. Hetman E2. Myślę, że taka pozycja może zmierzać do przewagi pionkowej na skrzydle hetmańskim. Zobaczmy, co się działo dalej. Goniec chodzi oczywiście na C2, B6, skoczek E5, goniec B7. Oczywiście przewaga białych jest minimalna, natomiast myślę, że właśnie przyjemniej trochę gra się tym kolorem taką pozycję. Goniec F4, wieża FD8, A3, przygotowuje po debije C5, goniec bije C5 i jakiś ruch typu B4. Wieża C8, goniec G3, oczywiście nie spieszymy się z takimi ruchami. Goniec A8, goniec H4, CD4, skoczek G4, goniec F4, skoczek F6, przewaga białych rośnie, GF, hetman D3, taki malutki tam rentgen. I czarne znalazły się w dużych tarapatach. Nie można zagrać F5 z uwagi na to, że pionek jest związany z hetmanem. Grozi hetman H7, hetman H8, mat. Jedyny ruch, król F8. Hetman H7, król E8, no ale tutaj już jest on witany jak brat, goniec A4, goniec C6, bicie, hetman E4, podwójne uderzenie, grozi bicie na C6 i na F4, trzeba się bronić, ale za to nie można już bronić pionka na F6, wieża C8, hetman H7, no król czarnych naprawdę przechodzi bardzo ciężkie chwile i po wieża bije C4, tutaj zostaje on wyprowadzony na środek szachownicy, co nasza zawodniczka bardzo ładnie wykorzystuje. Oczywiście nie wymieniamy w takim momencie hetmanów, broń Boże. Staramy się utrzymać jak najbardziej dynamikę. Hetman C5, hetman G7. Bardzo trudno gra się taką pozycję. Trzeba mieć stalowe nerwy czarnymi, a i tak wiemy, że pozycja wybitną nie jest. Wieża C7, hetman F8, szach. Król w centrum, ale no niestety nie w grze środkowej. Jest to efekt pożądany, tylko raczej w grze końcowej. Hetman D8, hetman D6, B3. Taki cichutki ruch. Chodzi o to, że pionek na D4 nie jest broniony i białe ma już totalnie wygraną pozycję. Hetman D8 spotyka się z biciem na C4 z szachem wtrąconym, dlatego ten ruch wygrywa. Wieża C1. No i teraz proponuję Państwu wyłączyć na moment oglądanie i spróbować rozwiązać tą małą łamigłówkę, tę małą szaradę, jak wygrać tutaj białymi.
Oczywiście białe zagrały ruch hetman na A8 szach i po hetman C6 wieża bije C1 z A. Nie można bić hetmanem na A8 z uwagi na to, że nastąpi wieża bije D4 i mimo, że czarne mają wielką przewagę materialną, to ich król dostał się w szpony białych i pozycja i białe po prostu już wygrywają. Także po tej rundzie szóstej mamy dwie drużyny liderujące, Rosję i Ukrainę, które dzisiaj podzieliły się punktem. Natomiast dalej Polska bezkompromisowo, nasze panie grają, wygrały 5 meczów, przegrały 1. Dzielą one trzecie miejsce, trzecie, dziewiąte miejsce, natomiast uwagi na dobre punkty małe, tak zwane karły, są one na trzecim miejscu, oby tak dalej. Jutro oczywiście bardzo ciężki przeciwnik, jest to drużyna liderująca, Rosja, gramy na pierwszej desce czarnymi, później Chiny grają z Ukrainą, także już te mecze będą decydowały powoli o medalach, także trzymajmy kciuki za nasze, oby Klaudia dalej cisnęła tak jak ciśnie taki nasz malutki czołg jadący i rozpruwający przeciwników, także dziewczęta, oby tak dalej, trzymam za was kciuki. Zagwozdkę na pewno ma kapitan naszej drużyny, mistrz międzynarodowy Marek Matlak. Kogo wystawić? Czy zdjąć Jolę po tak niefortunnej porażce i wystawić debiutantkę na olimpiadzie Mariolę Woźniak? Zobaczymy dopiero jutro. A ja zapraszam już dzisiaj do subskrybowania kanału PZ Szach. Poprzez kliknięcie na szachownicę wystarczy. To ułatwi Państwu znajdowanie naszych filmików. I zapraszam do jutrzejszej analizy rundy. Dziękuję bardzo.